and the soul of the age of con. My daddy turns gone, come up and down. Oh, well, they rock. Oh, they roll. Witaj, Alicja w Sopocie. No, cześć. Ja też miło mi Ciebie widzieć. Niech żyje rock and roll, niech no żyje właśnie. Alicja Klęczon. Bibi. No masz okazję zobaczyć nasze dzieło Sopocian. Tak chcieliśmy upamiętnić Krzysztofa z okazji 30-lecia jego śmierci, jak również z okazji 50-lecia miejsca, w którym w tej chwili stoimy, czyli historycznego non-stopu, kultowego non-stopu. Non-stop zresztą był w trzech miejscach, to może było drugie miejsce, ale chyba takie najbardziej, które przeszło do historii, które wszyscy pamiętamy. Przypomnij nam trochę te czasy. Bywałaś tu w non-stopie, na tej scenie, gdzie Krzysztof występował. Obserwowałaś jego już z estrady. Tańczyłaś, śpiewałaś ze swoim towarzystwem. No, oczywiście, i świetnie się bawiłaś. No bawiłam się doskonale. Słuchaj, było to drugie miejsce, bo tutaj już, tu nie poznałam Krzysztofa. Poznałam w Grand Hotelu, ale w lecie w 65 roku, będąc już dziewczyną oficjalną Krzysztofa, chodziłam tutaj. Wygląda to dla mnie bardzo bardzo fajnie, tylko trochę jakby mniejsze. Kiedyś to się wydawało ogrom, taki z tą plandeką, zadaszeniem, i ten mural mi się bardzo podoba. Przypominamy celowo to miejsce, ponieważ w tym roku będziemy w tym miejscu obchodzić 50-lecie non-stopu. W 65 roku rzeczywiście tu wystąpiły czerwone gitary z Krzysztofem Klęczonem. Zresztą dokładnie w styczniu 65 roku w Sopocie zaczęła się ich kariera. Tutaj były najwspanialsze chyba pierwsze czasy i największe przeboje. Powiedz mi, co pamiętasz tak z tego okresu właśnie z non-stopu? Może jakieś jeszcze osobowości, twarze najbliższych współpracowników Krzysztofa, tych ludzi, no, przy których Krzysztof się zaczynał karierę i tak naprawdę historia polskiego rock'n'rolla? No przede wszystkim pamiętam Daniela Olbrychskiego, który tutaj urzędował. Poznaliśmy wtedy z innymi aktorami. Pamiętam doskonale, no, cały zespół oczywiście, z którym do tej pory utrzymuję stosunki, ale również pamiętam moją babcię, która tu przychodziła z rosołem i karmiła muzyków. No i pamiętam bramkarzy. Tu były tłumy, słuchajcie. To bramkarze wtedy odgrywali podstawową rolę, bo przez nich to było takie sito, które przepuszczało wszystkich do non-stopu, i tu były różne sposoby, żeby wejść. No, było tych sposobów bardzo wiele, i to się przez bramkę wchodziło oficjalnie, chodziło się za płotem. No byle się dostać, dlatego że już miejsce, tu się po prostu ludzie nie mieścili. Tak, bo tu przyjeżdżała cała Polska, bo to było pierwsze miejsce w Polsce, gdzie na otwartej przestrzeni w takiej ilości ludzi spotykali się fani rock'n'rolla i przyjeżdżali oglądać pierwszych gwiazdorów rocka w Polsce. No to prawda jest, dlatego potem zaczęły odwiedzać różne inne zespoły. Wydaje mi się, że rok później chyba tu byli Trubadurzy, czy nie pamiętam dokładnie, ale to było kultowe miejsce. Tak, tu zaczynał i Niemen, Niebiesko-Czarni, i Czerwono-Czarni, i Helena Majdając, Ewa Dymarczyk, a nawet Irena Jarocka. Także tutaj tak, rozpoczynali pewno swoją karierę najwięksi ludzie rock'n'rolla. Tak, na pewno. I nie wiem, czy pamiętasz, ale to był non-stop numer 3. Pierwszy non-stop. A gdzie pierwszy był przed molem. Tak, no właśnie. Była... Ale numer 2 to był Grand Hotelowski, czyli według mnie to jest numer 3. Znaczy Grand Hotel to była taka kawiarnia, w którym powstały pierwsze dyskoteki. Aha. Pierwsze rzeczywiście koncerty. Był takim non-stopem może zimowym. Tak, to takim można nazwać. I, tak, i a on potem się nazywał chyba Muzykorama. To było pod tego nie pamiętam. Jak wiem, że to było pod pierwszym po lewej stronie, chyba tak, koło łazienek, tak, o ile tam, dobrze zresztą pamiętam. To miejsce również dzisiaj... Dzisiaj zajrzymy i powspominamy. I z tego miejsca Krzysztof, można powiedzieć, wylądował
na swoim pierwszym wielkim koncercie w Paryżu. No właśnie, ja to dobrze pamiętam. Pamiętam z opisów Krzysztofa, bo wtedy go jeszcze nie znałam. Nie wiem, czy to był 63, tak, 64 rok. Tam mam sławne zdjęcie Krzysztofa z Marleną Dietrich. Jeszcze tak. Potem był Kahn, to już były czerwone gitary, tam jest major Kahn i też wiele osobistości mam te zdjęcia, tak samo ciekawe. Ja chciałem historia. Przypomnieć właśnie tą historię paryską, bo to był pierwszy wyjazd z polskiego zespołu rock'n'rollowego za granicę, no chyba w takim najsilniejszym składzie i z Niemenem na czele. Kiedy w Sopocie na festiwalu sopockim, który wymyślił Władysław Szpilman, pojawił się słynny menadżer Bruno Cockatrix. Ja pamiętam. I Bruno Cockatrix został tu ściągnięty do non-stopu przez Władysława Jakubowskiego, wtedy jednego z organizatorów festiwalu Zamienia Pagartu. On go namówił na wizytę w non-stopie i on tu zobaczył zespół niebiesko-czarny. Na żywo, tak. Na żywo. Ja jeszcze muszę dodać, że mam jakiś pamiątkowy breloczek, co prawda nie ma łańcuszka, ale właśnie, który Cockatrix wręczył wszystkim członkom zespołu. No to było wydarzenie na miarę europejską, tak. Po prostu. I tak się zaczęła, można powiedzieć, kariera i Heleny Majdaniec. Tak. I Czesława Niemena. I Krzysztofa. Tak. I potem, wielu innych. Tak, kariery wielu muzyków, którzy w tym składzie występowali. I to jest rzeczywiście, to przeszło do historii. Także ja myślę, że będziesz jeszcze witała w Sopocie nieraz. O, na pewno. Będziemy wspominać tamte czasy. No i zobaczymy, zaglądniemy w te wszystkie miejsca w Sopocie, gdzie wyście wspólnie z Krzysztofem Was oprowadzę po Sopocie, się. Także... I niedługo w tym miejscu damalejemy jeszcze pozostałe postacie rock'n'rolla i zrobimy wielkie święto z okazji 50-lecia rock'n'rolla, na które się serdecznie zapraszamy. O, to dziękuję bardzo, postaram się przyjechać. Dziękujemy. W tym kultowym, historycznym miejscu spotykamy się również z Amonem Wróblewskim. Amon Wróblewski był pracownikiem non-stopu, jak również bardzo bliskim współpracownikiem i przyjacielem Krzysztofa Klęczona. I kto jak kto, ale właśnie on znakomicie pamięta te czasy. Amon, powiedz mi, jak się zaczął polski rock and roll tu właśnie w non-stopie? Dzień dobry, może nawiążę do tych pierwszych chwil, które zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Był to koncert na kortach tenisowych. Pierwszy koncert rock'n'rollowy w Polsce. Dla mnie to było... lipcu 59 roku. Tam się zaczął rock'n'roll. To był pierwszy otwarty koncert w Polsce rock'n'rollowy. Dla nas młodych ludzi było to jakby wyjście do innego świata. To było dla nas wydarzenie epokowe, tak bym to mógł nazwać. Z tym miejscem, w którym teraz tutaj się znajdujemy, wiążą się moje najlepsze lata mojego życia. Tu spędziłem wśród muzyków, wśród moich kolegów, znajomych to, co każdego człowieka najbardziej inspiruje, to znaczy młodość. No i przede wszystkim to, że miałeś okazję być świadkiem tego wszystkiego, co przeszło do historii polskiego rock'n'rolla. Tu właśnie w non-stopie, można powiedzieć, wychowałeś się, pracując i pełniąc różne funkcje. I może powiedz o tych swoich współdziałaniach nie tylko z Krzysztofem, ale również w ogóle z muzykami, z którymi się tutaj obracałeś na terenie tego obiektu. Ponieważ w młodości troszeczkę zajmowałem się boksem i byłem takim dość wysportowanym człowiekiem, pełniłem tutaj rolę, zaczynałem od ochroniarza, czyli od ochrony tego obiektu. Młodzi ludzie z tak zwanej, nazywaliśmy to Młodą Gwardią Sopocką, tworzyliśmy tutaj jakby taki zespół pierwszych ludzi, którzy ochraniali ten obiekt, którzy nie dopuszczali do różnego rodzaju ekscesów, ewentualnie wśród młodych ludzi różnie się zdarzało. I od tego zacząłem. Oczywiście fascynowała mnie muzyka. Zacząłem od mojego idola Elvisa Presleya, który był dla mnie absolutnym pierwszym wzorcem, potem Beatlesi doszli. No i potem oczywiście zespół Czerwone Gitary, bo zespół ten po prostu nosił nazwę zresztą w późniejszym czasie polskich Beatlesów. I byłem z nimi od początku, od pierwszych koncertów w zimowym non-stopie w Grand Hotelu, poprzez miejsce przy Molo w Sopocie, który był pierwszym miejscem umiejscowienia non-stopu i tutaj faktycznie to, co żeście mówili przedtem z Bibi Alą Klęczon,
to miejsce zrobiło, że tak powiem, największą karierę w historii rocka. Tak. No i tu pełniłem rolę od podłączania sprzętu, poprzez potem funkcję operatora świateł przez kolejnych 5 lat. Ale najbliżej byłeś związany mimo wszystko z Krzysztofem Gleczanem. Tak, Krzysztof u mnie mieszkał, ja mieszkałem dokładnie na Parkowej, to jest ulica dalej od tej siedziby non-stopu i po prostu dobrze było, pieniędzy nie było, więc pomagaliśmy sobie, łataliśmy, wspomagaliśmy się. Traktowaliśmy się jako koledzy, nie było podziału techniczny czy członek zespołu, tworzyliśmy jednak wielką rodzinę. W tym okresie czasu była to fascynacja muzyką, fascynacja miejscem, fascynacja ludźmi, którzy to tworzyli. 5 lat z Czerwonymi Gitarami i 5 lat z Krzysztofem Klęczonym i zespołem Trzy Korony. Byłeś tak naprawdę do końca przy nim, do jego wyjazdu do Stanów, jak również potem byłeś w kontakcie z nim i z jego rodziną, jak już wyjechała na stałe do Stanów Zjednoczonych. I do dzisiaj jesteś w kontakcie z żoną Krzysztofa Klęczona. I tak. Jesteście jakby do dzisiaj, można powiedzieć, związani niemalże jak rodzina. Tak, utrzymujemy kontakty, piszemy e-maile, wymieniamy, dzwonimy do siebie, no a korzystając z tego, że Bibi jest tutaj w Sopocie, to odnowiliśmy tą, że tak powiem, naszą przyjaźń, która trwa no, kilkadziesiąt lat. Cały czas. Nie pochwaliłeś się jedną rzeczą. Krzysztof Klęczon był świadkiem na twoim ślubie i te dokumenty mamy od ciebie i za chwileczkę je zresztą pokażemy całą historię zdjęciową z tego wspaniałego ślubu. Tak, jest to fakt. Krzysiek na moją serdeczną prośbę był nie tylko moim idolem, ale i przyjacielem. Zgodził się być świadkiem, świadkował mi i po prostu okazał tym jakby taką szczególną atencję wobec mnie jako swojego bardzo bliskiego przyjaciela. Zresztą zawsze jak byliśmy w trasie przez te kilka lat, to Krzysiek dzielił ze mną razem pokój. Razem żeśmy, że tak powiem, tworzyli pewną taką pakę, rozumieliśmy się bardzo. Pamiętam, że tylko jedyny raz Krzysiek się ze mną pokłócił, nakierowując mnie na drogę robienia, dokończenia szkoły ogólniaka, bo miałem nieskończoną i tą szkołę skończyłem, też korzystając z jego przyjacielskich uwag. W archiwaliach, które otrzymaliśmy od ciebie w zdjęciach, jest takie zdjęcie z Sopockiego non-stopu, gdzie ty stoisz z mikrofonem na scenie, a z tyłu na gitarze gra. Gra właśnie Tadeusz Mróz w pierwszym składzie, który grał w trakcie tak zwanej imprezy Szukamy Młodych Talentów, którą Franciszek Walicki, nasz duchowy guru rock'n'roll, ojciec chrzestny polskiego rock'n'rolla, jest po prostu wyławiał talenty poprzez takie imprezy. I między innymi ja też w takiej imprezie uczestniczyłem, z tym, że dałem plamę, mówię uczciwie, to Stefan Kraszewski mnie uwiecznił na takim ciekawym zdjęciu, ale dałem plamę, bo napisałem tekst polski do piosenki Lesson Do You Want To Know A Secret Beatlesów i ten tekst usiłowałem zaśpiewać, ale trema niewyobrażalna, która się tutaj, która towarzyszyła temu zdarzeniu, no po prostu spowodowała, że kilka razy odśpiewałem jedną zwrotkę i na tym skończyłem karierę piosenkarską, mimo że Franciszek mówił, że mam ciekawy temu głosu, ale to jest historia. No i potem było wojsko, tak skończyła się twoja kariera estradowa i kariera na tamte czasy w show biznesie, ale dziękujemy ci za wspaniałe wspomnienia, przede wszystkim za wspaniałe archiwalia, zdjęcia, które no, przydadzą nam się do wspominania tego, co się w polskim rock'n'rollu wydarzyło właśnie tu, w tym miejscu, w którym stoimy. Dziękuję, niech żyje rock'n'roll. Niech żyje rock'n'roll. Niech żyje rock and roll. Znajdujemy się pod miejscem, gdzie jeszcze niedawno odbyła się wspaniała uroczystość. Pana Andrzeja wtedy nie było, ale zjechaliśmy tutaj goście, była najbliższa rodzina, byli najbliżsi przyjaciele, współpracownicy, koledzy z czasów szkolnych, Krzysztofa Klęczona. A menadżerem Krzysztofa Klęczona i zespołu Trzech Korok był nie kto inny jak
Andrzej Olechowski, którego wszyscy znamy, ale nie wszyscy pamiętają o tym, że właśnie on był pierwszym menadżerem jedynym Krzysztofa Klęczona z zespołu Trzech Koronach. Tak było, panie Andrzeju? Tak było. No nie było to strasznie długo, ale to było bardzo ważne. Był też pan redaktorem muzycznym Trójki, czyli też pan promował rock'n'rolla. Grałem tylko rock'n'rolla, choć zdarzały mi się też audycje z muzyką południowoamerykańską, ale to chyba w zastępstwie. Ale ja byłem od rock'n'rolla. Ja w zasadzie polskiej muzyki nie grałem. Prowadził pan też koncerty? Ale to Krzysztofa w zasadzie tylko. Poza Krzysztofem, Tatkiem Nalepą, to ja tak nie miałem bardzo ulubionych polskich wykonawców. Mi się wydawał w tamtych czasach polska muzyka raczej wtórna i taka troszkę przesłodzona i nie do końca prawdziwa. Natomiast tych dwóch to nie tylko wtedy ceniłem, cenię cały czas. Uważam, że to byli muzycy pełną gębą. Można powiedzieć, że był pan jednym z prekursorów impresariatu czy managementu na tamte czasy, jeżeli chodzi o rock'n'rolla. To przesada. No, był przecież Walicki, który był legendą. No, to jest ojciec chrzestny, który obchodził w tym roku 90 lat swojej urodzin. Właśnie. Nie. Byli prawdziwi menadżerowie. To, co ja robiłem, to była amatorszczyzna. Ja tak w zasadzie to byłem menadżerem artystycznym. Taki był mój tytuł. Muszę panu powiedzieć, że zresztą pomagałem aranżować i tak dalej. Choć ja nie jestem muzykiem w żadnym wypadku. Tylko osłuchany byłem bardzo. A to takie zarządzanie, marketing, że tak powiem, i organizacja koncertów i tak dalej, to było w dodatku. I nie robiłbym tego sprawnie, gdyby nie mój brat, który później był zresztą już, bym uważał, profesjonalnym menadżerem w przypadku kryzysu i już, ale to już następne pokolenie. Tak. Jesteśmy w tej chwili przed Sopockim Grand Hotelem, miejscem, gdzie narodził się zespół Czerwone Gitary i w miejscu, gdzie narodziła się wielka miłość Alicja i Krzysztof. No to już jest historia jednej znajomości, można tak powiedzieć, tak jak ty i wiele innych piosenek. Poznałam Krzysztofa tutaj właśnie, w tym miejscu, w zimowym non-stopie w Grand Hotelu, w premierowym występie Czerwony Gitar. To się wszystko zaczęło 15 stycznia 1965 roku. No a potem, dwa lata później, był już, ach, co to był za ślub, jak śpiewała Halina Kunicka. Słuchaj, ja tak może zdradzę pewne kulisy, które opowiadał mi twój serdeczny przyjaciel i Krzysztofa przez wiele lat, Amon Wróblewski. On mi powiedział, Wojtek, ja do dzisiaj pamiętam, jak oni się pierwszy raz zobaczyli tu w Grand Hotelu, spojrzeli na siebie, i to był wybuch miłości, która właśnie zaczęła się w tym miejscu. Ja to pamiętam, ten moment do dzisiaj, jak oni na siebie patrzyli. To było coś, mówi, niesamowitego. To ci Alicja jeszcze opowie. Opowiedz, jak to było. No to troszeczkę nieścisłe jest, dlatego że dzień przed, czyli dokładnie 14 stycznia byłam w Aldze, coś tam jadłam, kupowałam książki jakieś z historii sztuki i zwróciłam uwagę, że ktoś się na mnie intensywnie patrzy, odwróciłam głowę, no i stał w oddali jakiś czarny, przystojny chłopak w kożuszku z jakimś szaliczkiem. Nie wiedziałam, no ja, że to jest Gwiazdor? Nie wiedziałam, nie, bo ja byłam typu dziewczyną, nie byłam fanką żadnych zespołów, bardziej mnie muzyka poważna interesowała. No i potem tego samego faceta spotkałam grającego właśnie w zimowym Grand Hotelowskim non-stopie. Ale w tej Aldze żeście nie rozmawiali? Nie, tylko się jeszcze patrzę. Jest takie, nie wiem, czy tyś miał to w życiu, że ktoś intensywnie się na ciebie patrzy, tak, i ty po prostu reagujesz na to, podświadomie jakoś. I to było właśnie to. No i potem tutaj się zaczęło, przyjaciel, nie Amon, tylko jeszcze drugi z serdecznych przyjaciół, Jurek Szaciło, zaczął mnie prosić do tańca. Ja tu przyszłam oczywiście ze swoim kolegą, którego potem elegancko spławiono. No i tak jakby to się zaczęło i dziwny to był taniec z tym Jerzym Szaciło, dlatego że bez przerwy byłam obracana w stronę estrady, słuchaj. No, Jurek Szaciło, przypominamy, że to był nasz słynny tutaj
aktor, właśnie, który był związany też z Sopotem i z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Tak, to prawda. No i skończyło się, że Czerwone Gitary mnie zaprosiły do góry po koncercie tym pierwszym, do góry, do kawiarni. No i oczywiście z Jurkiem Szaciło weszłam do góry, ale po jakimś, nie wiem, 3-5 minut zjawiły się dziewczyny. Jakieś obce dziewczyny, których ja nie znam, może znam ze szkoły Pestaloziego, którą kończyłam. No i były to późniejsze małżonki Czerwony Gitar, Jana Kras i Helena Dornowska. No i potem ja, potem doszła Skrzypczykowa trochę później. I tak się zaczęła właśnie historia Czerwony Gitar tu właśnie w Sopocie, w Grand Hotelu, jak również historia, przygoda cała życiowa Alicji, Bibi Klęczon i Krzysztofa. Kariera Czerwony Gitar była ogromna. Wielkie przeboje, wielkie sukcesy, no największe estrady w kraju, setki tysięcy sprzedawanych płyt i w pewnym momencie coś pękło. Krzysztof zakończył swoją karierę z Czerwonymi Gitarami, założył zespół Trzy Korony, postanowił iść swoją drogą. Jak pamiętasz ten moment? No pamiętam bardzo dobrze, dlatego że to się chyba odbywało w Warszawie w hotelu Bristol i po prostu chodziło o to, że za dużo było satelit krążących przy tych dwóch młodych, szczególnie Sewerynie Krajewskim, młodym chłopcu, doskonałym kompozytorze i Krzysztofie Klęczonie. To były dwie indywidualności i potem chodziło po prostu o ilość piosenek na nowym long playu. I Krzysztof jako był człowiek, zawsze był uczciwy, może nie był biznesmenem i po prostu uważał, że trzeba sprawiedliwie podzielić. No a nie chciano, bo chciał dać i Skrzypczykowi, i Koseli, i Dornowskiemu. No i postanowił, że jak to zadziorny Krzysztof, tak zwany zbuntowany anioł, ktoś ładnie, pięknie ujął, po prostu postanowił, że to już koniec i uniósł się honorem i założył zespół Trzy Korony. Była to formacja bardziej rock'n'rollowa, może bardziej taka, którą on no, chciał po prostu grać trochę inną muzykę, bardziej żywiołową, bardziej rock'n'rollową. Tak, to już nie był taki typowy beat, jak to się wtedy mówiło, tylko że muzycy szukali różnych dróg i nawet zdaniem Krzysztofa właściwie za bardzo komplikowali różne rzeczy. Jest to akurat miałam parę dni temu, wpadł mi w oko stary artykuł z Naprzełaj Musicorama z 70 roku, gdzie Krzysztof doskonale właśnie opisuje te swoje wrażenia na temat tego tak zwanego hard rock, chyba to się wtedy mówiło, do tej pory zresztą. No kariera zespołu Trzy Korony trwała bardzo krótko. Było to zresztą bardzo intensywny chyba okres dla was obojga. I nagle sensacja, która obiegła całą Polskę i pożegnanie z Polską, pożegnalny koncert i wasz wyjazd do USA. Do dzisiaj jest to komentowane w różny sposób. A powiedz, jak naprawdę doszło do tego waszego wyjazdu, bo różne na ten temat krążą opinie. Po prostu Krzysztof doszedł do wniosku, że już w Polsce większej kariery nie zrobi. Osiągnął tak zwany, jak on to nazywał, chyba nawet w wywiadach to nieraz podkreślał, sufit, ale oficjalnie się mówiło, że wyjeżdżamy ze względów rodzinnych. No bo jak można było inaczej powiedzieć w czasach PRL-u, że myśmy nie uciekli, nie pojechaliśmy na żadną wycieczkę zagraniczną, tylko oficjalnie złożyliśmy papiery na pobyt stały. Ja miałam tam rodziców, których nie widziałam bardzo, bardzo ponad 12 lat. Byłam trochę szykanowana w Polsce, że zdając na studia panowie tacy
W ciemnych okularach mówili, że Polska Ludowa nie ma mnie obowiązku kształcić. No i profesorowie na Akademii na przykład Medycznej nie wiedzieli, byli zaambarasowani i prywatnie potem rozmawiali. Dlatego postanowiliśmy wyjechać, ale składając te papiery na wyjazd, absolutnie nie mieliśmy pewności, czy po prostu dostaniemy te papiery. No i nie, ja mówię niestety, ku naszemu zaskoczeniu dostaliśmy pobyt stały i wyjechaliśmy 6 czy 7 maja 1972 roku batorem popłynęliśmy do Montrealu. I tak się zaczęła wasza przygoda amerykańska. Krzysztof nam nie występował tylko w roli muzyka, też pracował, grał w polskich klubach, grał w przeróżnych przedsięwzięciach. Zresztą jakby jego życie skończyło się też, można powiedzieć, koncertem w 1981 roku. Ale doszło w Stanach do wydania jego płyty Show Never Ends. Powiedz coś o historii powstania tej płyty i co uważasz za najbardziej wartościowe w tej płycie amerykańskiej, zresztą jedynej Krzysztofa. No to było po prostu, tata mój pragnął pomóc, dlatego że tam siła przebicia, no jest po prostu dużo szczęścia, znajomości, no i pieniędzy niestety. Przede wszystkim, tak zresztą jak gdzie indziej, ale Krzysztof po prostu był szczęśliwy nawet to, co robił w polskich klubach. Tutaj się mylnie w Polsce utarło, że to już jest wstyd, żeby w klubie nocnym występować. Niestety tak wszystkie gwiazdy amerykańskie, które są na tapie, później miały ogromne koncerty, robiły to. I po prostu polscy muzycy to samo. Ta płyta powstała, Krzysztof spotkał Amerykanina litewskiego pochodzenia, Vito Belesco, który właściwie sam pomysł i Krzysztofa był, żeby jakąś płytę nagrać i spróbować się przebić na rynek amerykański. I płyta trochę moim zdaniem była w stylu country. Krzysztof był bardzo zadowolony z nagrania tej płyty. Wziął nawet polskich muzyków. Nagrywano w jednej z najlepszych chyba w tym okresie wytwórni muzycznej. Jeszcze ciekawostką jest, że zdjęcia do tej płyty robił nadworny fotograf Hugh Hefnera. Nie pamiętam jego nazwiska, ale to jest na tym long playu i ja próbuję w tej chwili dotrzeć do spadkobierców, bo ten par umarł, bo było masę kapitalnych zdjęć. I trochę no szczęście w nieszczęściu, dlatego że 2-3 dni przed wypadkiem Krzysztofa samochodowym zaczęła jedna z większych stacji w Chicago amerykańska lansować tą płytę. No ale jak się dowiedzieli, ojciec zresztą mój zadzwonił do tej stacji i był dosyć fajny odzew. No i przestali, bo nie wiadomo było, czy Krzysztof przeżyje, czy nie. No fatalny ten dzień, 26 lutego 1981 rok, kino Milford, bo to tak się nazywało, był charytatywny koncert dla dzieci ze szpitala dziecięcego w Warszawie. Występował Krzysztof Krawczyk, Dana Lerska, Czesław Niemen, no Krzysztof Klęcząc ze swoim zespołem i wielu, wielu innych, Stan Borys oczywiście. I chodziło o muzycy, wszyscy grali charytatywnie, no za darmo nie wzięli, ale publika, nie było osoby, która dała mniej niż $50, to zauważyłam. Niestety po tym wypadku i po tym koncercie jakoś pieniądze wyparowały i po prostu nie dotarły do tych biednych dzieci polskich z tego szpitala. Próbowałam robić jakieś dochodzenie czy coś w tym rodzaju, ale byłam w szoku po śmierci, bo Krzysztof żył jeszcze 40 dni i 7 kwietnia, nie 8, dlatego że to jest czas amerykański przed północą, po prostu zmarł. Już organizm nie wytrzymał. Alicjo, no słucham tak trochę z łezką wokół tych twoich wspomnień. Rzeczywiście to już minęło 30 lat od tamtego wydarzenia. W Polsce w tym roku to 30-lecie
spowodowało szereg wspaniałych odruchów, akcji zorganizowanych przez stowarzyszenia imienia Krzysztofa, szkołę jego imienia, przez ludzi, którzy z nim współpracowali, i zrobiła się, można powiedzieć, taka w Polsce klęczomania, trochę też wywołana produkcją filmu dokumentalnego Heleny Giersz, która postanowiła udokumentować jego jakby życiorys i jego historię. Mówi się o Krzysztofie jako o polskim Johnie Lennonie. Czy ty też możesz powiedzieć, że tak to czuwasz? I w tym momencie pytanie się nasuwa, czy czujesz się polską Yoko Ono? No to, że polską Yoko Ono, to nie bardzo się czuję, tak mi się wydaje. Porównanie chyba, nie pamiętam dokładnie kiedy takie ktoś tutaj rzucił, prawdopodobnie media i wszystko. No Helena Giersz zrobiła film 10 w skali Beauforta. Wydaje mi się, że po prostu muzyka Krzysztofa nigdy nie umarła. Było raz trochę głośniej, było raz trochę ciszej, ale muszę Państwu powiedzieć jedno, że jest w Polsce ogromna ilość tak zwanych fanów Krzysztofa Klęczona. To nie są żadne fankluby, jak kiedyś było, tylko to są w różnym wieku ludzie. W wieku Krzysztofa trochę młodsi i to pokolenie najmłodszych, dajmy na to nawet takich jak moi wnuczkowie w wieku 12-14 lat. Ci fani po prostu mają takie nagrania i mają takie materiały i zdjęcia, których ja nawet nie mam. I to jest bardzo budujące, że ludzie, no po prostu to nazwisko Klęczon, Krzysztof Klęczon, szczególnie przez piosenki najbardziej znane, najbardziej jakieś takie zapamiętane przez polską publiczność, jak na przykład Biały Krzyż. Zresztą muszę wtrącić dygresję również o tym Białym Krzyżu, że Krzysztof jak grał w klubach tą piosenkę, to nie pozwolił po prostu tańczyć przy tej piosence. Zresztą wykonywał również piosenkę pod Monte Cassino, Kwiaty pod Monte Cassino, Czerwone maki na Monte Cassino. Nie wolno było tego tańczyć, tych dwóch piosenek. I to ja bardzo w nim ceniłam, dlatego że Krzysztof był bardzo wielkim patriotą. Zresztą to można powiedzieć, bo chyba tak został wychowany przez ojca Czesława Niemena, jednym z działaczy AK i z tak zwanych wyklętych żołnierzy. Powiedz mi, ponieważ w tym roku, tak jak powiedziałem, się zrobiła taka klęczomania i jest naprawdę bardzo dużo wspomnień. Nawet to czuliśmy podczas festiwalu opolskiego, czy z okazji teraz organizacji obchodów 50-lecia Sopockiego Non-Stopu. Mówi się i pisze bardzo dużo o Klęczonie i na stacjach, w stacjach radiowych i w telewizji jest tego bardzo dużo. Powiedz mi, jak ty zresztą ze swoimi córkami w tym wszystkim uczestniczysz? Czy w Stanach wśród Polonii też coś się takiego na wzór tej naszej klęczomanii w Polsce dzieje i czy uczestniczycie w ogóle i w Stanach, i tu w tego typu uroczystościach, czy w tego typu jakichś wspomnieniowych imprezach, które są organizowane? Tak, dlatego że ja miałam ostatnio parę wywiadów radiowych. Jednym z wywiadów był ciekawy wywiad dla Polonii kanadyjskiej. To nie jest tylko Polonia amerykańska, gdzie w Chicago, w większych miastach Los Angeles, San Diego, nawet Phoenix. Organizowane są różne takie imprezy, na które jestem zapraszana i jeżeli córki moje mogą być, to również ze mną przyjeżdżają. Także ta klęczomania, no jest bardzo to dla nas miłe jesteśmy bardzo zadowolone. Wydaje mi się, że po prostu przyczyną tego są kompozycje utworów Krzysztofa, jego tenor głosu, bo dużo jest ludzi utalentowanych, którzy bardzo dobrze śpiewają, ale jest mało ludzi, którzy właśnie tego typu mają swoją jakby charyzmę, tak mogłabym powiedzieć, i po prostu są inni, nie powielają. Na przykład Krzysztof uwielbiał Elvisa Presleya, Lennona. No, myśmy się wychowali, to pokolenie, na tak zwanej Beatlemanii, na Beatlesach. Uważam, że no, na Rolling Stonesach również, także to jest chyba ta przyczyna taka. Alicjo, często przyjeżdżasz do Polski,
Można powiedzieć, że taką stolicą działań na rzecz Krzysztofa jest Szczytno. I tam się chyba najwięcej dzieje, no nie tylko z tego powodu, że on pochodzi ze Szczytna, że tam jest jego grup, ale też jest tam i stowarzyszenie, jest szkoła jego imieniem i wiele, wiele działań. I powiedz mi, czy, bo nie byłem w Szczytnie, czy tam są takie miejsca, gdzie można również oglądać pamiątki po Krzysztofie? I generalnie, gdzie najwięcej takich rzeczy po Krzysztofie jest zgromadzonych? I do odwiedzenia miejsca, którego zapraszasz, jeżeli byśmy pojechali do Szczytna, to gdzie należy w Szczytnie się pokazać, żeby pójść śladem Krzysztofa Klęczana? No na pewno Szczytno, chyba Dni Noce i Szczytna powstały, o ile się nie mylę, 20 lat temu, od 15 lat robiony jest tak zwany Dzień Krzysztofa Klęczona. Są organizowane konkursy młodych talentów, gdzie śpiewają piosenki Krzysztofa. Jedną piosenkę Krzysztofa, dajmy na to, ale również Seweryna Krajewskiego czy Czerwony Gitar jest tam, zdaje się, do wyboru. W Szczytnie oprócz liceum imienia Krzysztofa Klęczona eksponaty są pokazywane w Muzeum Szczycieńskim. Jest tam w tej chwili eksponowana gitara Les Paul. Jest taki jakby malutkie muzeum, które się nazywa Izbą Pamięci. Są tam dużo, jest pamiątek rodzinnych moich i rodziny Krzysztofa. No najwięcej pamiątek to chyba ja jeszcze mam u siebie w domu i moje córki. Moim takim marzeniem jest kupno i gdzieś wyeksponowanie tego wszystkiego, udostępnienie tych rzeczy, typu na przykład kurtka zimowa czy obcięte pół szala, które w Rosji jakiś przyzwoity złodziej po prostu obciął pół, no i Krzysztof wrócił z tym moherowym szalem przeciętym na pół. Ja uważam, że nie można trzymać tych pamiątek w domu i kisić je, dlatego że jesteśmy zobligowane jako rodzina po prostu udostępnić to fanom. I myślę tak samo, że utwory, robimy powoli stronę internetową krzysztofklęczon.pl i Krzysztof Klęczon Organization Org tak zwany, no i zobaczymy, będziemy udostępniać tam darmowo oczywiście utwory, które z kolekcji tak zwanej domowej, nawet nie wiem, co tam jeszcze jest, bo to dopiero zaczęłam robić. Tak wspomniałaś właśnie o tych nagraniach. Powiedz mi, jaka jest historia płyty Show Never Ends? Bo w zasadzie ona w Polsce chyba nie miała swojej reedycji. Czy w ogóle coś takiego planujesz? I w ogóle jaka jest szansa, że ukaże się coś nowego? Bo przecież ty dysponujesz prawami. I czy zwracają się już polskie wytwórnie, czy polscy producenci, żeby takie reedycje wydać na nasz rynek? Oryginalne The Show Never Ends po ukazaniu się long playa, zdaje się po 90 roku, nie wiem czy to był 95 czy 7, ukazało się płytka CD wydana przez jakąś polską wytwórnię, która rozeszła się bardzo dobrze. Jedno muszę jeszcze dodać do tego The Show Never Ends, że jest tam sporo piosenek, szczególnie mnie się podoba jedna tak zwana zagubiona dusza. To jest trochę jakby o Krzysztofie, że nieraz możliwe, że był zagubiony, nie wiedział. No to się objawiało w jego kompozycjach, bo ja uważam, że każdy kompozytor, artysta komponuje to, co po prostu w tej chwili czuje, jakie są sytuacje, czy to jest smutny dzień, czy to jest wesoły dzień. To się przejawia w tych kompozycjach każdego. Także ja planuję wydanie tej reedycji, ale bym chciała tam dodać piosenki, które kompletnie są nieznane szerokiej publiczności.
typu dom, typu kołysanka. Jeszcze, ja nawet dokładnie w tej chwili nie pamiętam, co tam może być. Mamy prymki, ja mam prymki dwa albo trzy, chyba trzy zeszyty. Jeden udostępniłam Helenie Giersz, więc tam ona miała pomysł, żeby po prostu młodzi Amerykanie to nagrali. No nie wiem, jak to, czy to zrobione, czy nie. Życzę im szczęścia, po prostu. Uważam, że to jest doskonały pomysł. I opowiadała mi Helena, że po prostu im puściła tą muzykę Krzysztofa i oni się zainteresowali. To nie są nawet pochodzenia polskiego. Także no, są plany bardzo szerokie, tylko wszystkiego naraz. No, nie daję rady zrobić. Krzysztof będzie zawsze z nami, będzie w naszych sercach i chciałbym, żebyś jak najczęściej uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach, jakie będą organizowane na cześć jego pamięci. No to tak samo i zresztą muszę się Państwu przyznać, że ja mieszkam i w Polsce, i w Phoenix w Arizonie, bo mam mieszkanie. Także i właściwie jedną nogą jestem parę miesięcy co roku, ale nieraz i dwa razy w roku u siebie po prostu. Nie muszę korzystać z uprzejmości rodziny. Przyjeżdżam tutaj z moimi trzema pieseczkami. Także i dlatego już nie pracuję. Jestem na tyle w dobrej sytuacji, że nie muszę już pracować i kocham Polskę i mnie ciągnie tutaj, tak jak każdego chyba Polaka zamieszkałego za granicą, gdziekolwiek to jest, czy Australia, czy Brazylia, czy Stany, czy Kanada. Niech żyje rock and roll. Niech żyje rock and roll długo, jeszcze następne 50 lat albo więcej. Dziękuję Ci serdecznie. Alicjo, znajdujemy się w tej chwili w Gdańsku w Oliwie, ulica Wita Stwosza 40. Tu nastąpiło w 1972 roku wasze pożegnanie z Polską i wyjazd Krzysztofa, który był wtedy u szczytu kariery w Polsce. No czuję się wzruszona i lubię na te stare śmieci zaglądać, ale zapomniałeś, że Krzysztof tutaj się został zameldowany i wprowadził się po naszym ślubie już oficjalnie za pozwoleniem babci i rodziny jako mój mąż w 1967 roku po 25 grudnia po ślubie po prostu. A wyjazd, wyjechaliśmy 5, o ile pamiętam. No tu były ostatnie nasze podrygi na ziemi polskiej, stąd do Gdyni na Batorego. Kawalkada samochodów była, no nie przesadzam, z 8, 9, a może i 10 taksówek. Czyli żegnały was tłumy? Żegnały nas tłumy, ale to raczej przyjaciół i rodziny, bo tak to nie rozgłaszaliśmy, że chociaż na pewno się wielbiciele jacyś znaleźli, dowiedzieli je o wyjeździe. Słyszałem, że zamierzasz upamiętnić to miejsce, bo w zasadzie na pewno takie miejsce się znajdzie, żeby tutaj umieścić tablicę pamiątkową. Tak, mamy taki zamiar i chyba to dojdzie bardzo szybko, dlatego że jakaś tablica mosiężna czy marmurowa, to jeszcze nie mamy projektu, że tutaj mieszkał po prostu od dokładnej daty do 72 roku do maja Krzysztof Klęczot. Powiedz mi, kto w tym domu bywał? Kogo tu gościliście? No tutaj wszyscy. Bo na pewno wszystkie gwiazdy rock'n'rolla i mediów wtedy do was tu pukały, żeby spotkać się z Krzysztofem, zrobić tak, wywiad, no, czy przyjść nawet na jakieś party, które już organizowałaś tutaj. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że tutaj mieszkał, był zameldowany również Czesław Wydrzyski, nasz kochany Niemen. Bo nie miał. Ja myślę, że tam na tej tablicy też można by to uwzględnić. Ja bym to chętnie uwzględniła. No, oczywiście czerwone gitary. Wszyscy byli na ślubie. Stan Borys, o ile pamiętam, i wielu, wielu innych muzyków w tym okresie na tapie tak zwanym. Alicja, wymień chociaż jeden przebój, który został skomponowany właśnie w tym domu.
No wydaje mi się, że chyba ta historia jednej znajomości, o ile dobrze pamiętam, bo to był okres właśnie poznania się. Krzysztof tu bywał jako mój chłopak. Jeszcze nie byliśmy małżeństwem, bo trwało to ten okres narzeczeński trochę długo, jak na gust mojej babci, 2 lata ponad. I tutaj też chyba powstał Biały Krzyż w tym domu. No to jest tak. Utwór, który do dzisiaj śpiewany jest przez wielu wykonawców i Jerzy Skrzypczyk ze swoim zespołem Czerwona Gitara śpiewa go do dzisiaj. I to jest utwór, przy którym ludzie stają na baczność, tak, mają łzy w oczach, ciarki na plecach i to jest taki, można powiedzieć, wielki, wielki przebój, który do końca życia będzie w naszej pamięci. Tak, i to masz rację, dlatego że tutaj po ślubie również bardzo często przebywał u nas i po prostu mieszkał Czesław Klęczon, kochany tata mojego męża Krzysztofa Klęczona. I tutaj się chyba narodziła ta myśl, żeby jakoś go uczcić jako tego akowca byłego i upamiętnić to. Zresztą powstało tutaj bardzo, bardzo wiele moim zdaniem utworów. Ja nie pamiętam dokładnie wszystkich, ale tutaj był bardzo szczęśliwy okres dla nas. No ja myślę, że jakoś to upamiętnimy, że spotkamy się tutaj wkrótce i osłonimy tą pamiątkową tablicę i będziemy wspominać rock'n'rolla, te wspaniałe czasy. Tak, może to będzie jeszcze w tym roku, zanim wyjadę z powrotem do domu, do gorącej Arizony w listopadzie. I zrobimy taki wielki happening, zaśpiewamy razem 10 skali Beauforta. A to tak, z miłą chęcią, tylko muszę trochę wydobrzeć z gardłem, bo mam problemy laryngologiczne ze względu na zmianę klimatu. Co roku to jest. Dziękujemy Ci bardzo za te wszystkie opowieści, za te wszystkie wspomnienia. Bardzo. I myślę, że niedługo spotkamy się znowu. I będziemy wspominać w szerszym gronie 50-lecie Sobockiego Non-Stopu i to wszystko, co żeście razem z Krzysztofem tam przeżyli, będziemy sobie wspominać w szerszym gronie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My daddy just gone up and down. Well,